Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Tasty Planet. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, tak więc tak wygląda obecna sytuacja na mapie. Niedługo myślę, że będziemy przechodzili do kolejnej krainy, czyli do starożytnego Rzymu, jeżeli się nie mylę. Zobaczymy. Tutaj jest mapka Edible Egypt. Wydaje mi się, że to już będzie podsumowanie właśnie Egiptu, bo 5,28 na złoty medal, a 6,55 na brązowy medal. Myślę, że ja tak zrobię to w 8 minut, więc zaczynajmy. Dobra, jestem, zjadamy oczywiście larwy, więc... A nie, no właśnie, wydaje mi się, że tak się właśnie zaczynał ten Egipt. Wydaje mi się, że tak właśnie zaczynaliśmy w Egipcie. Zjadamy tutaj larwy i inne tego typu robaki po to, żeby na końcu zjadać sfinksy, koty, szakale i inne tego typu rzeczy. Jak widzicie albo i nie, ja nagrywam zaraz po nagraniu poprzedniego odcinka, bo zawsze tak sobie nagrywam Tasty Planet, że nagrywam dwa odcinki pod rząd, więc nie myślcie, że chodzę przez całe życie w jednej koszulce, bo tak nie jest. Kiedyś dostałem właśnie takie, w sumie kilka komentarzy już takich dostałem, czy Manojek, ty się nie przebierasz, ty chodzisz cały czas w jednym śmierdzielu. Tak naprawdę tak nie jest, tylko no musicie zrozumieć, że jak nagrywa się, znaczy jak udostępnia się dwa filmy dziennie, to często jest tak, że nagrywacie po, nie wiem, 4, czasem 5 nawet filmów dziennie, bo no jesteśmy ludźmi, czasem chcę mieć dzień wolnego, więc muszę nagrać więcej w inny dzień. A, no i po prostu nie widzę sensu przebierać się do każdego odcinka, to było bezsensowne. Kiedyś bardzo dużo myślałem o tym, żeby kupić sobie koszulkę, jedną, w której bym cały czas nagrywał, znaczy jedną, ewentualnie dwie, tak? Jedna na zmianę, kiedy tamta byłaby w praniu. To by było całkiem dobrym pomysłem, ale nie wiem, czy to jest aż tak potrzebne. Oczywiście zrobiłbym wtedy jakąś tam swoją koszulkę i w niej występował. Jeżeli podoba wam się ten pomysł i myślicie, że to jest na przykład dobry pomysł, bo chcielibyście takie coś zobaczyć, no to oczywiście napiszcie w komentarzu. Ja nie omieszkam tutaj posłuchać waszych opinii, jak zawsze zresztą. No i coś tam wybierzemy. Myślę, że na razie to nie jest zbyt dużym problemem, no oczywiście. Kiedy na przykład nagrywamy GTA, to zazwyczaj nagrywamy 3 czy tam 2-3 odcinki w jednej sesji. Czyli siedzimy i nagrywamy godzinę, tudzież 2 godziny. No i co? I na przykład chcielibyście, żebym się przebierał do co 20 minut, bo kolejny odcinek wtedy się zaczyna, no to jest troszkę bezsensowne, prawda? Więc myślę, że po prostu przyzwyczajicie się do tego i że to nie jest tak naprawdę żaden problem. Ile my już mamy centymetrów? 14, 15 centymetrów. Powoli zaczyna nam tutaj brakować miejsca. Ja widzę, że to jest jakiś stolik, tak? Czyli jesteśmy gdzie? Nie do końca wiem. Aha, jesteśmy gdzieś na jakimś stole do badania, bo tutaj leży mumia. Aha, właśnie zeszliśmy z tego stolika. No i już teraz latamy sobie po ziemi, tylko ja nie widzę tutaj zbytnio rzeczy do zjedzenia, ale już na szczęście je znalazłem. Tu jest jakaś dzida, takich rzeczy jeszcze zjeść nie możemy. No to jest właśnie dziwne, te dzida jest ogromna, a jednak ją zjeść możemy. I o co chodzi? O co tutaj chodzi? Wytłumaczcie. Kto wytłumaczy, dostanie nic. Ale zawsze, wiecie, fajnie dostać nic niż nie dostać nic. Może tak być, może tak być. Dobra, powoli zaczynam zjadać już wszystko. Nawet przed chwilą zjadłem człowieka, zaraz wam pokażę. O, i tutaj ciup. I nie ma pana. No był i nie ma. Był i znikł. Tutaj kolejny. I już, o, teraz wyszedłem nawet z domku. No i to wygląda dość fajnie. To jest dość fajnie zrobione. Faktycznie to jest taki przegląd tych wszystkich mapek, które przechodziłem wcześniej. Bardzo lubię te podsumowania, nawet, nie no, w sumie nie, to gdyby mapka, znaczy gdyby gra była zrobiona tylko z tych podsumowań, byłoby dość dziwnie. Aczkolwiek, no jest to naprawdę fajnie zrobione, że najpierw przechodzimy dane mapki, a potem w podsumowaniu jakby przechodzimy całą historię danego państwa, w tym akurat wypadku, tak? No od nowa, tak jakby, całą takie podsumowanie robimy. To jest całkiem spoko. Kiedy będę mógł jeść te... krowy. Myślę, że jeszcze troszkę. Teraz musimy pozjadać jeszcze trochę ludzików, których jest tu... No, trochę jest tutaj. To wiem, że dużo daje. Te statuły. Tutaj pozjadam tych jeszcze typków. Mamy 1,5 metra. Pasek już jest dość zapełniony, ale mamy już 4 minuty na liczniku, więc no to jest dość dużo. Dość pokaźna liczba. Tu już mamy 2 metry. No teraz myślę, że dość szybko już to poleci. Tutaj możemy zjadać te bloki. Hipopotamy. No pięknie. Idzie naprawdę... pięknie. Ok, czyli tutaj gdzieś to była właśnie ta kawałek pustyni przy Nilu, w
którym zjadaliśmy te krokodyle i te hipopotamy, a teraz sobie zjadamy resztę rzeczy. Zaraz tutaj właśnie staram się tak jakby połączyć ze sobą pewne fakty. Jestem ciekaw, czy tutaj szybciej będzie, na pewno będzie można szybciej zjadać domki, bo tam musieliśmy być naprawdę sporymi skurczybykami, żeby zjadać domki. Tutaj myślę, że to szybciej pójdzie, no bo też jest dużo mniej czasu na całą rozgrywkę, na całą mapkę, tak? Chyba, że no to będzie też zakończenie, bo właśnie przeszliśmy przez połowę paska, a no dalej nie jesteśmy jakimiś wielkimi, kurczę, kozakami. Czy tutaj jest coś do zjedzenia? No poza tymi trawami to nie. Hum, czyli co, źle coś zrobiłem, źle gdzieś poleciałem, no ale myślę, że szybko dość to nadrobię. Co tutaj jest do zjedzenia? Co tutaj jest do zjedzenia, ja się pytam. No, więc to tyle. Co tu, no dobra, mogę zjadać już te rośliny, więc myślę, że te rośliny dadzą mi naprawdę dużo. Tu zjem te wszystkie watusi, czyli te krówki. Myślę, że to już wystarczy, to już powinno wystarczyć. Tu jest jeszcze ich trochę. No dość długo mi to zajmuje urosnąć do takiego stage'u, gdzie będę mógł zjeść te domki. Roślinek też jeszcze na razie nie mogę. Mogę zjeść tą w domkach. Czy teraz będę mógł zjeść tą tutaj? Nie. Kurde, gdzie urosnąć? Na czym urosnąć? Oto jest pytanie. Dość ciężko mi znaleźć cokolwiek, no bo tutaj nic nie ma. Aha, są tu jakieś kamienie wielkie i statuły. Dobra, tutaj już myślę, że to już mi wystarczy. Te statuły już mogę zjeść? Nie. Kurde. Czyli, o dobra, mogę zjadać już te małe domki, więc teraz już nie było pytania po prostu. Myślę, że to całkowicie wystarczy, tylko czy to już będzie koniec gry wtedy? Bo powinien być, chyba że nie wiem, że będzie nam kazał zjeść Nil. Mamy już 12 metrów. To całkiem sporo, nieprawdaż? Mamy już 6 minut, więc tak jak mówiłem, pewnie w około 8 minut damy radę zrobić tą mapkę. Mogę już zjadać też te duże domki, te nowoczesne takie, wiecie, no to są takie domki dla biedaków. Tamte już są większe. Dobra, zjem tutaj. Tak, potem będziemy zjadać jeszcze sfinksy, no ale zobaczcie, to już idziemy bardzo, bardzo szybko. Zjadamy tutaj całe miasta. To są piramidy, patrzcie, nawet piramidę pewnie będę mógł zjeść. Tutaj jest dużo kamieni, bardzo, kamienie dają dużo. Zjem tutaj mniejsze piramidy, dużą piramidę. I co, teraz już wszystkie piramidy będą moje. Prawdopodobnie tak będzie. Kiedy mogę zjeść tamtą piramidę? Jeszcze nie mogę. No to pozjadamy jeszcze dużo tych kamieni, bo za każdy dostaję metr. Tak, za każdą dostaję metr. Piramida jest moja. Piramida jeszcze nie jest moja. Halo? Kiedy będę mógł zjeść tą największą piramidę? Czyli to jest piramida Cheopsa, tak? Ona jest chyba największa. Nie wiem, nie znam się. Aż tak bardzo się nie znam. Czy mogę już zjeść ją? Mogę. No i koniec. 311 metrów na koniec i oczywiście historyjka. Dobra, tak więc widzimy znowu naszego doktorka, jego pomocnika. Pomocnik doktorka ogląda jakieś pewnie newsy i tam mówią, że piramidy w Gizie zaczynają znikać, a doktorek mówi, że to pewnie nasz Gół musiał zjeść te piramidy. Ale nasz tutaj pomocnik doktorka pyta, że jeżeli zjadł je 3000 lat temu, to czemu dopiero teraz znikły? A nasz doktorek mówi, że nie wie, że po prostu podróżowanie w czasie jest skomplikowane. No i wtedy w tym samym czasie nasz Gu się zmniejszył znowu. Kolejna mapka nazywa się Feast i na złoty medal potrzebujemy 50 sekund, na brązowy minuty, więc bardzo szybka mapka. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Co to są za rzeczy? Raisini. Nie mam pojęcia, to są te rodzynki? Tak mi się wydaje, że to są właśnie rodzynki, a to są winogrona. No bo jak wiecie, w starożytnym Rzymie bardzo dużo jedli winogron. Nie wiem w sumie czemu. Może tam rosną gdzieś. No pewnie tak, no bo to jest obecne Włochy, więc no Włochy są znane z rodzynek, znaczy z tych z winogron, tak? Bo też z win. To są oliwki zielone i czerwone. Szybko tutaj zjemy troszeczkę oliw. O nie, zaklinowałem się. Dobra, ale tutaj są właśnie winogrona. Oliwki też zjemy. No, zjemy wszystko, co tutaj leży, prawda? Tu możemy zjadać, co to są? Oyster. Nie wiem, jakieś chusteczki, nie? Tak to wygląda przynajmniej. Ale nie mam pojęcia tak naprawdę, co to jest. No co, nie powinno mnie to interesować. Zjadamy wszystko, są tu też ryby, więc no, wszystkie kolory tęczy na tym stole po prostu są. Mogę zjadać już tutaj też te... Kurde, no zapominam, jak to się nazywa nawet. No, ryby też już mogę zjadać, więc to już jest końcóweczka mapy. Teraz tutaj zjem je wszystkie, złapię je wszystkie i będzie koniec. Już jest koniec. Czy coś zdobyliśmy? Niestety nie. Dobra, kolejna mapka nazywa się Roman Rats, czyli rzymiańskie szczury. Oczywiście, rzymiańskie szczury. 43 sekundy na złoty medal, 55 sekund na brązowy medal. Kolejna bardzo szybka mapka. Zaczynajmy.
Okej, czyli zaczynamy w tym samym miejscu, w którym byliśmy wcześniej, czyli zjadamy tutaj winogrona i oliwki. Tylko na czym teraz, znaczy no pewnie nazwa mapki wskazuje nam, że skończymy na szczurach. Zobaczymy dokładnie. Tak, już widzimy szczury, które też nam podjadają wszystko, więc trzeba to jak najszybciej zakończyć. Tutaj zjem trochę, tutaj zjem trochę. Tego też trochę przekąszę. No i urośniemy. Mamy 6 cm, więc nie jesteśmy najwięksi na świecie. Mieliśmy już ponad 311 metrów. Właśnie ja nie wiem, muszą tak robić, ale nie rozumiem zbytnio dlaczego aż tak co chwilę się kurczymy. No, zdobywamy pozycję numer 1 na świecie, a nagle znikamy. Dobra, szczury już mogę zjeść, więc to już koniec. Nie uciekaj. Tu jeszcze muszę zjeść chusteczkę. I koniec. Srebrny medal. Bardzo ładnie. Dobra, kolejna mapka nazywa się Toga Party, czyli Party Toga. Toga to chyba taki strój jest, nie? Minuta 3 na złoty medal, minuta 20 na brązowy medal. Zapraszam. Okej, czyli musimy zjeść 100 ludzi noszących togi, więc zaczynamy. Co to jest toga? No nie wiem do końca, ale no zjadamy ich, zjadamy. To są ci z niebieskim, tak? Nie, to są wszyscy, więc mogę po prostu zjadać wszystkich. Każdy nosi togę, każdego zjem, że tak to nazwę. Tutaj zjadam, tutaj. Kiedy będę na tyle, czy ja nie rosnę? Chyba wydaje mi się, że nie rosnę, co? Myślałem, że niedługo będę tak duży, że będę mógł naraz 10 zjeść. Tak jak na przykład teraz zjadam około 4 czy 5. To są naprawdę dobre wyniki. 40 już zjedzonych, jeszcze tylko 50 za dwie. O, teraz 50 akurat. 33 sekundy, więc idzie nam całkiem dobrze. Zobaczymy, ile jeszcze mapek ugramy. Jeżeli kolejna będzie bardzo druga. Jeżeli kolejna będzie bardzo długa, to będzie ostatnia mapka. Jeżeli jeszcze damy radę ją przejść, to jeszcze jedną sobie rozegramy. Tutaj już mamy 70 człowieków, więc zaraz będzie końcóweczka. Też się zbliżamy do minuty. A nie pamiętam, właśnie chyba minuta 5 było na brązową gwiazdkę, znaczy na brązową monetę, a już mamy minutę jeszcze, aż zostało 8 człowieków, a tutaj w okolicy ich nie ma, więc jeżeli tam jest faktycznie minuta 5, to o kurde, sekundę mi zabrakło, a nie, mamy, czyli minuta 5 była na ile, na złoto? Całkiem możliwe, bo mamy srebrny, więc zobaczymy. Nie, minuta 3 była na złoto, więc troszkę zabrakło. Dobra, kolejna i ostatnia już mapka dzisiejszego odcinka to Shopping Spree, czyli taki szał zakupowy. 2.30 na brązowy medal, a minuta 59 na złoty medal. Zapraszam i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Czym ja tutaj, na czym mogę rosnąć, bo nie widzę tutaj na razie nic do jedzenia. Powinien też być jakiś... O, już mnie ganiają tutaj, patrzcie, strażnicy. Rzymianie, okej, rośniemy na rybach na początku. To ma jakiś tam sens. Tylko teraz pytanie, co teraz będziemy jedli? Okej, czyli teraz zjadamy chleby, ale już też ludzi, więc no dość szybko to poszło, myślę. Tutaj sobie ich pozjadam. Tom też, oni zaczynają już uciekać. Czy ja strażników już też mogę zjadać? Tak. Więc już wszyscy przede mną uciekają. Dość szybko ta akcja się tutaj potoczyła, nie? Ale już widzę, że to nie będzie takie aż proste, jak się wydawało. Tutaj ludzie aż tak nas nie wyfidują. Bo rośniemy dość mało na każdym człowieku. To jest 7 cm. Więc... Średnio. Okej, teraz jesteśmy już w mieście, tutaj są jakieś stoły, czyli... O kurde, strzela coś do nas. Co to są? Jakieś spiry? Czyli spiry, no... Włócznie do nas lecą. Aha, bo to są wyrzutnie włóczni. Dobra, myślę, że spoko, jakoś ich unikniemy. Taką mam przynajmniej nadzieję. Bo, o Jezu, to było blisko. Ciekawe, ile zadają obrażeń. Ale nie chcę sprawdzać, wolę nie sprawdzać. Czy ja mogę je przesuwać? Patrzcie. Ujejku, dobra, dostałem. Na szczęście to nie było jakieś mega straszne. Dobra, tutaj też zjemy. Unik był piękny. Tutaj też coś strzela, więc muszę uważać. No muszę zjadać tutaj te statuły. Roman, Rzymian. I co, stoły mogę zjadać? Nie, mogę już, czy ja mogę zjadać już te? Mogę, okej. Czyli mogę już zjadać wyrzutnie spirów. Więc właśnie do jednej lecę. Tutaj zjadłem, no ona daje naprawdę dużo, więc no leć, no nie lubię, jak ty się tak klinujesz. Tutaj zjem tą, tutaj uniki robię po prostu, najlepsze na świecie. Zjem tą, no kiedy mogę zjeść tą statuę? Chcę zjeść tą statuę, mogę już, dobra, pięknie. Zjem tą. No ich jest tutaj naprawdę dużo i trochę mnie to dziwi, no bo nikt by tak nie rozstawił takich rzeczy w środku miasta, bo po co? No chyba, że tak szybko to ustawili na wypadek, raczej na poczet mnie, tego, że ja tutaj wbiłem i wyjadam im miasto. Myślę, że tak mogło właśnie być, w taki sposób to mogło zostać rozwiązane. Co tu się dzieje dalej? Tutaj zjem tą,
zjem też tą i tutaj zjem i tutaj troszkę. No i wszyscy będą zadowolnieni. Mam taką nadzieję przynajmniej. Czy ja muszę zjeść wszystkie je, żeby wygrać ten poziom? Bo coś troszkę... A nie, mogę zjadać już domy, więc dobra. To już jest końcówka. Żegnam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Więc tak jak już mówiłem, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.